Partnerem programu jest firma Electrolux. No i jesteśmy. Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny, Dariusz Smolarczyk, trener kulinarny. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco. Zanim zaczniemy rozmawiać na temat zdrowego odżywiania, porzucaniu tych złych nawyków żywieniowych i jak technologia może w tym pomóc, to w skrócie odcinek właśnie z Michałem w roli głównej, który poświęcony jest zresztą jak każdy lagom, czyli to jest taka szwedzka sztuka umiaru. Zobaczmy. Czy można żyć w zgodzie z naturą w centrum dużego miasta? Sprawdzimy. U Michała Imlera. Po wejściu do mieszkania Michała i Mileny główną uwagę zwraca duża, jasna, przestronna kuchnia połączona z salonem. Jedynym kolorystycznym akcentem jest kontrastowa ściana, która jest bardzo lagą, dlatego że Szwedzi nie boją się koloru. Jestem dietetykiem, tym się zajmuję na co dzień. Robię też doktorat, piszę książkę, a teraz wkładam ci tuńczyka, którego zaraz będziemy z apetytem jedli. Gotowanie dla mnie jest dbaniem o swoje zdrowie i za to właśnie najbardziej szanuję Szwedów, że gotując wybierają produkty jak najmniej przetworzone, dzięki czemu otrzymują potrawy, które są dla nas maksymalnie odżywcze. Czy ryba się nie przypali? Nie, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Tutaj temperatura jest kontrolowana przez termosondę. Warzywa wyglądają pięknie. Tak, zachowały swój kolor. Zostały przygotowane w piekarniku parowym, więc dzięki temu nie zachowują i swoje wartości odżywcze, i te wizualne, czyli sensoryczne. To co, siadamy? Tak, jedzenie już jest gotowe. Kiedy w ogóle zetknęliście się z pojęciem lagą? Co to w ogóle dla was znaczy? To przyszło w trakcie przygotowywania tego wszystkiego. To znaczy okazało się, że każdą rzecz, którą planowaliśmy, ona się poniekąd wpisywała w ten nurt, czyli ta ekologia, ta funkcjonalność, umiarkowanie we wszystkim. Michał udowadnia, że w centrum dużego, zatłoczonego miasta można znaleźć prostotę. Lagom, czyli prostota także w kuchni, jak się okazuje. No właśnie, panowie, jak dbać o siebie, jak dbać o to, co jemy, czyli automatycznie czym jesteśmy, idąc chociażby tropem Szwedów, tak żeby być zdrowym i żyć w zgodzie ze sobą. Myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy kierowali się dobrym rozsądkiem i zdrowym rozsądkiem przy wybieraniu produktów, bo ciężko jest przygotować zdrowe posiłki, jeżeli przygotowujemy je z przetworzonych produktów. Jeżeli wybierzemy te bardziej jakościowe, bez składów, tak jak to właśnie lubią robić Szwedzi, wtedy jesteśmy w stanie przygotować potrawy, które będą dla nas smaczne, ale przede wszystkim będą służyły też naszemu zdrowiu, naszej sylwetce, samopoczuciu, bo dieta wpływa naprawdę na bardzo wiele aspektów naszego życia. To nie jest tylko to, jak wyglądamy, to jest przede wszystkim to, jak się czujemy, ile mamy energii i dzięki temu między innymi, jaką zrobimy na przykład karierę, jak nam będzie szło w pracy, jak nam będzie szło w domu, jakim będziemy mężem czy żoną. Jak ta szwedzka kuchnia ich wygląda? Bo pierwsze skojarzenie to są właśnie nawet to, co tutaj było w skrócie w tym materiale, że ryby. Nie, kuchnia szwedzka jest prosta. To jest połączenie i warzyw, i tak jak wspomniałaś, ryb, mięsa, ale to jest prostota przygotowania. Prostota przygotowania polegająca na tym, że łączymy parę i temperaturę. Piekarniki parowe, Michał używał piekarnika parowego, pokazał, jak możemy to wszystko połączyć. To jest coś, co było do niedawna tak naprawdę dostępne tylko i wyłącznie dla kucharzy i zawodowców, bo to jest tak naprawdę w jednym urządzeniu mamy trzy urządzenia. Mamy zwykły piekarnik czysty, mamy duży parowar, czyli już nic nie zajmuje nam miejsca, możemy wykorzystać parę, ale możemy to przyłączyć kombinację, czyli nie wysuszamy produktów, a jednocześnie są soczyste, świeże i smaczne. To jak wybierać i gdzie szukać takich dobrych jakościowo produktów? Bo obaj w swojej kuchni, jak rozumiem, szukacie i gotujecie, opieracie się na tych produktach jakościowo dobrych i na tej prostocie, jak rozumiem.
to nie jest tak naprawdę w ogóle trudne. Tak naprawdę w każdym sklepie, nieważne jakim, nawet tym najmniejszym osiedlowym, jesteśmy w stanie wejść do niego i wybrać produkty zarówno te słabszej jakości, jak i te lepszej jakości. Po prostu musimy czytać etykiety. Musimy zrozumieć, że nie wkładamy do koszyka produktów, które ładnie wyglądają, mają ładne, kolorowe etykiety, tylko sprawdźmy, co tam jest w środku. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli tych składników w środku produktu jest mało, to jest produkt, który jest dla nas wartościowy, który powinniśmy zakupić, włożyć do koszyka i dalej z niego przygotować posiłki. A jeżeli połowy składu nie rozumiemy, a jednej trzeciej... Im dłuższa lista, tym gorzej. Tak, a jednej trzeciej nie jesteśmy w stanie nawet rozszyfrować i przeczytać i wymówić na głos. To znaczy, nie jest to raczej produkt, który powinien stanowić podstawę naszej diety, bo pamiętajmy, to co determinuje w ogóle nasze zdrowie, to co determinuje to, jak wyglądamy, to jest to, co robimy na co dzień, a nie to, co robimy od święta. Czyli przede wszystkim powinniśmy wybierać to, co jest najmniej przetworzone. Nie musimy tego robić zawsze, bo każdemu zdarzają się małe grzeszki. Oj, zdarzają się, zdarzają. Ja ostatnio, ale nie będę mówić głośno nawet, jaki mam a propos przetworzonych rzeczy. To też jest chyba taki mit, który myślę chciałabym, żebyście obalili, że kojarzy się chyba większości z nas, że jeżeli to jest dobry produkt, dobrej jakości, to musi być drogi. A chyba wcale tak być nie musi. Nie, bo zwyczajna, zwykła marchewka czy ziemniaki wcale nie są drogie, są dostępne cały czas, a przygotowane w prosty sposób są smaczne i zdrowe, tak? Wcale nie musimy kupować marchewki z groszkiem, którą mamy w słoiczku, która już jest zapasteryzowana. I z dodatkami. I tak naprawdę to jest tylko ładnie wyglądająca rzecz. To nie ma żadnych wartości odżywczych. Gdzie szukać inspiracji? Gdzie tych pomysłów szukać, tak sobie myślę, patrząc chociażby właśnie na kuchnię szwedzką, żeby jednak korzystając z tych prostych produktów, o których mówicie, dobrej jakości, robić coś fajnego. Bo te nawyki w nas niestety są i takie bardzo złe, nie tylko jeśli chodzi o przetworzoną żywność, ale też o sposób chociażby przyrządzania, o to, że po to mięso sięgamy w ogóle albo sięgamy często, że nie mamy pomysłu na to, że na przykład kuchnia roślinna z mojej perspektywy może być bardzo dobra i smaczna, że trzeba uruchomić tylko po prostu tą wyobraźnię. Myślę, że na pewno trzeba samemu próbować. Ciężko jest od razu urodzić się, umieć przygotować każdą potrawę, w szczególności od małego bardzo często uczymy się w domu przygotowywać raczej te mięsne potrawy. I wiele osób po prostu nie ma świadomości, jak proste jest przygotowanie tych potraw wegańskich, tych potraw roślinnych. Tak, prosta zamiana nawet jajecznicy na tofucznicę, to jest praktycznie ten sam sposób przygotowania, a mamy zupełnie inne danie, zupełnie inaczej smakujące i zupełnie inne pod względem też wartości odżywczych, to nie znaczy gorsze, bo dieta najzdrowsza dla nas to jest taka, która jest urozmaicona, gdzie mamy wszystkie grupy produktów spożywczych spożywane w odpowiednich proporcjach, dzięki czemu dostarczamy wszystkich wartości odżywczych, bo każda grupa produktów spożywczych ma swoje określone wartości i miksując je, jesteśmy w stanie zbilansować właśnie dietę w całości. Dargu, jesteś trenerem kulinarnym, więc na pewno zgłaszają się do ciebie też ludzie, którzy, może się mylę, którzy jednak chcą kulinarnie się rozwijać. I z jakimi oni potrzebami przychodzą? Co mówią? Wiesz, bo ja umiem schabowego, ja umiem ziemniaka, umiem coś tam, no właśnie. Różnie. To z czym teraz przychodzą? Pierwsza rzecz, przychodzą, żeby pouczyć się gotować w ogóle. Zapoznać się z urządzeniami. Do czego mogę to wykorzystać? Wszyscy myślą, płyta, tak? Gotowanie, smażenie. No okej, jest, ale możemy... Technologia nam pomaga w tym, bo to, co my, kucharze i trenerzy, pokazujemy, czyli to, co jest najważniejsze i jak to przygotować, żeby to było smaczne. No i wtedy wykorzystujemy nowinki. Płyta indukcyjna z termosondą pokazuje, że temperatura, czyli zmiana sposobu myślenia o gotowaniu. Temperatura jest najważniejsza, decydująca o tym, w jaki sposób przygotowujemy daną potrawę i ma wpływ na smak. Ryba, która będzie miała konkretną temperaturę, tutaj było termosonda, tak jest. Nie będzie przesuszona, będzie idealna, będzie wilgotna i będzie miała najlepsze walory smakowe, więc po to tak naprawdę przychodzą, a jednocześnie, żeby rozwinąć swoje połączenia smakowe i pouczyć się troszeczkę, jak pomóc sobie techniką, tak? Czy przekrojenie, wykorzystanie temperatury, pary, wykorzystanie urządzeń wszystkich, które możemy sobie połączyć i jednocześnie jak to zrobić w krótkim czasie. No właśnie, myślę, że ta technologia dzisiaj pozwala na to, że tak jak wspomniałeś, możemy kulinarnie bardzo się rozwijać, że wystarczy uruchomić wyobraźnię, jeżeli chodzi o te składniki, co chcemy przyrządzić, ale ta technologia może nam też pozwolić w czasach, kiedy żyjemy szybko i na nic nie mamy czasu, przygotować szybkie i fajne danie. Zdecydowanie tak.
zdrowe gotowanie wcale nie musi być trudne i to nie znaczy, że musi być czasochłonne. Tak jak Darek mi opowiadał tutaj przed wejściem, zdrowy posiłek możemy przygotować w czasie wejścia pod prysznic, gdzie ustawimy sobie tylko wszystkie składniki, włożymy je na przykład do blendera i wychodząc pod prysznica mamy gotowe śniadanie, które dla nas jest wartościowe, zawiera witaminy, cała składniki kuchnia mineralne. W tym soku wtedy. Jest takie niebezpieczeństwo, ale myślę, że nie musimy się tego obawiać i wychodząc jesteśmy w stanie zabrać taki posiłek do samochodu, wypić go w trakcie drogi do pracy, więc szukanie wymówek, że zdrowe odżywianie jest trudne, czasochłonne, mozolne, moim zdaniem nie jest w ogóle słuszne i prawdziwe. Jak tych złych nawyków się pozbyć w takim razie? Bo mamy je, nie da się ukryć, że je mamy. Myślę, że krok po kroku. Każdego dnia wchodząc do sklepu, stoimy przed sklepu, do baru, czy w ogóle jedząc posiłek, stoimy przed wieloma wyborami żywieniowymi. Zjemy posiłek, wiele z nas ma jeszcze ochotę coś zjeść i nie musimy tego robić. To my decydujemy o tym, czy jeszcze coś zjemy i potem będziemy się źle czuli, czy na przykład zakończymy już jedzenie posiłku. My decydujemy o tym, wchodząc do sklepu, czy wybierzemy sobie sałatkę z łososiem, czy wybierzemy jakieś krakersy i kolejny raz będziemy mieli wyrzuty sumienia, że kolejny raz nam się nie udało. Każdy wybór żywieniowy jest istotny i decydując się na każdy lepszy, robimy krok do przodu w kierunku lepszego zdrowia i lepszego odżywiania. A w przypadku restauracji, że idę do knajpy i chcę zjeść coś zdrowego i tak naprawdę muszę się zdać i zaufać na, nie wiem, kelnera, na kucharza, że on mi powie dokładnie, co tam jest w środku i czy ja na pewno mogę to zjeść. W restauracjach dosyć często teraz to menu jednak pokazuje poszczególne produkty, więc w taki sposób możemy sobie dobrać menu, tak? Jeżeli możemy sobie wybrać sałatę, tak? Więc do sałaty dobierzmy sobie pierś, która jest grillowana. I w taki sposób możemy skomponować sobie to jedzenie w restauracji i już to nie jest żadną dla nas tajemnicą. A jeżeli chcemy się dowiedzieć dokładnie, jak jest coś przygotowane, kelner zawsze prawdopodobnie udzieli nam informacji, jaka technika została wybrana do przyrządzenia konkretnego dania. A z waszych obserwacji chętnie gotujemy w domu, czy właśnie z powodu chociażby braku tego czasu albo wymówki uciekamy i idziemy do miasta, żeby coś zjeść? Też często niestety sięgając po fast foody chociażby, żeby było szybko. Myślę, że obecny trend jest taki, że coraz częściej jemy na mieście i coraz częściej jemy gotowe produkty do spożycia, takie, które wchodzimy do sklepu, wychodzimy i możemy je zjeść, ale jednocześnie też trend żywności jest taki, że coraz więcej jest tych lepszych produktów. Mamy wiele gotowych smoothie, jogurtów, które nie zawierają dodatkowej zawartości cukru, więc to jest też dla nas prostsze. Musimy tylko, tak jak już mówiłem, czytać te etykiety i kontrolować to, co jemy. Mm-hmm. A czy według was jest coś takiego, tak jak, nie wiem, eksperci od mody czy styliści mówią, że w szafie to powinna być taka pewna podstawa, że powinien być, nie wiem, garnitur, biała koszula, a dla kobiety powiedzmy czarna sukienka. Czy według was, tak sobie teraz pomyślałam, w takiej lodówce są takie podstawowe składniki, które zawsze każdy powinien mieć, niezależnie od tego, jaką ma dietę, po jakie produkty sięga, jakiś taki podstawowy zestaw? Pewnie tak. Warzywa. Tak, warzywa. Warzywa, owoce to jest ta podstawa. Z nabiałem to jest różnie, bo różnie na niego reagujemy. Produkty mięsne w małych ilościach i to takie bardziej sprawdzone, które znamy ich pochodzenie, wiemy, gdzie zostały wytworzone, to jest istotne. No i to jest podstawa, tak? Ewentualnie kasze, produkty węglowodanowe. Mhm. Mamy taką definicję zdrowego talerza Światowej Organizacji Zdrowia, która nam mówi o tym, że połowę talerza powinny stanowić warzywa, następnie jedną drugą tego talerza pełnoziarniste produkty zbożowe, jedną drugą talerza powinny stanowić źródło białka, pełnowartościowe źródło białka, dodatkowo w każdym posiłku powinny pojawić najlepiej owoce i w niewielkiej ilości zdrowe tłuszcze, dodatkowo woda i tak powinien wyglądać właśnie zdrowy, zbilansowany posiłek i myślę, że to też powinno być jednocześnie przechowywane w lodówce i w naszych szafkach. Tak, tłuszczu nie unikamy w przeciwieństwie do cukru. Tak gdzieś kiedyś przeczytałam. Tego zdrowego, a nie, absolutnie. No dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję. A jeszcze, Michał, właśnie, bo miałam cię zapytać o książkę. Dziękuję, że pytasz. Książka ma się dobrze. Prawdopodobnie we wtorek będę już ją odbierał z drukarni. Tytuł mojej książki to Projekt Zdrowe Życie i napisałem ją dlatego, że chciałbym pomóc każdemu, kto chce zadbać o swoje zdrowie, o swoje ciało, swoją sylwetkę. Zebrałem wszystkie informacje, które potrzebujesz do tego, żeby po prostu o siebie zdrowo zadbać. Super. A ten trend jest teraz taki, myślę, dbania o siebie, jednak zwracania uwagi na to, po co sięgamy, że dobry moment, żeby o tym mówić. Myślę, że tak. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Michał Wrzosek,
Grzegorz Smolarczyk byli razem z nami. Dziękuję serdecznie, panowie. Onet Rano, Onet Wiem kończymy. Już za moment Onet Opinie. Gorąco polecam. Liza Michalik ze swoim gościem. Partnerem programu była firma Electrolux.